Czy wiesz, jaki to kształt? Koło. Owal. Prostokąt. Kwadrat. Romb. Trójkąt. Trapez. Jeśli podoba Ci się nasza bajka, zagraj w naszą aplikację. Poproś rodziców, aby pobrali Ci ją na telefon lub tablet. Link znajdziecie w opisie. Jaki kolor ma traktor? Żółty. Zielony. Czerwony. Pomarańczowy. Różowy. Niebieski. Fioletowy. Brązowy. Czarny. Biały. Tishy, Toshy i Yubaki polecą dziś w kosmos. Razem z naszymi bohaterami poznamy Układ Słoneczny. Startujemy z naszej planety, która nazywa się Ziemia. Ziemia to trzecia planeta od Słońca. Tak jak inne planety, krąży wokół Słońca i obraca się wokół własnej osi. Powierzchnię Ziemi pokrywają wody i lądy. Ziemia przyciąga do siebie wszystko, co znajduje się w pobliżu. Bardzo daleko w kosmosie przyciąganie działa inaczej niż na jej powierzchni i wszystko znajduje się w stanie nieważkości. Wokół Ziemi krąży Księżyc. Widoczny jest z Ziemi każdej nocy inaczej. Widzimy całą kulę, a w kolejny coraz mniej, aż do kształtu cienkiego rogala. Na Księżycu możliwe jest lądowanie statku kosmicznego. Stanął tam również człowiek. Powierzchnia pokryta jest kraterami utworzonymi przez uderzenia odłamków skalnych. Tak jak na Ziemi, występuje tu przyciąganie. Jest ono jednak słabsze. Słońce jest gorącą, świecącą gwiazdą. Dzięki swojej sile przyciągania utrzymuje wokół siebie planety. Datuje się, że Słońce powstało około 4,5 miliarda lat temu.
Najbliżej Słońca krąży Merkury. Jest to najmniejsza z planet. Powierzchnia przypomina tą, która jest na ziemskim księżycu. Kolejną planetą jest Wenus. Jest ona dużo większa od Merkurego. Lądowanie na tych planetach nie jest możliwe. Jest na nich bardzo gorąco. Temperatura na powierzchni Wenus wynosi średnio około 460 stopni Celsjusza. Czwartą planetą od Słońca jest Mars. Na jego powierzchni występuje wiele kraterów uderzeniowych. Podobnie jak na Ziemi, znajdują się tam doliny, pustynie, wulkany i polarne czapy lodowe. Wokół Marsa krążą dwa księżyce, Phobos i Deimos. Pomiędzy Marsem a Jowiszem znajduje się pas planetoid. Planetoidy to w większości małe ciała Układu Słonecznego, składające się głównie ze skalistych i metalicznych minerałów. Największym obiektem w pasie planetoid jest planeta karłowata Ceres. Jowisz jest piątą i największą planetą w Układzie Słonecznym. Składa się prawie wyłącznie z gazów. Na całej jego powierzchni występują smugi chmur z potężnymi burzami. Wokół Jowisza krąży co najmniej 75 księżyców. Największe z nich to Io, Europa, Ganymedes i Kalisto. Jowisz okrąża Słońce przez prawie 12 lat ziemskich. Saturn jest szóstą planetą Układu Słonecznego i drugą co do wielkości. Składa się prawie wyłącznie z gazów. Wokół Saturna widać pierścienie składające się głównie z lodu i z odłamków skalnych. Czy wiecie, że wiatry na Saturnie osiągają prędkość ponad 1800 km na godzinę? Uran to siódma planeta od Słońca i trzecie co do wielkości w Układzie Słonecznym. Jest olbrzymią kulą składającą się z gazów. Wokół planety poruszają się chmury i wieją silne wiatry. Uran posiada liczne księżyce. Można go zobaczyć z Ziemi, tylko za pomocą teleskopu. Ostatnią, ósmą planetą w Układzie Słonecznym jest Neptun. Czwarta co do wielkości gazowa kula, wokół której krąży co najmniej 11 księżyców.
Planeta ta jest bardzo daleko od Słońca, dlatego jest jednym z najzimniejszych miejsc w Układzie Słonecznym. Pełny obieg wokół Słońca trwa prawie 165 lat. I to już koniec naszej wspaniałej podróży. Do zobaczenia! Pszczelarze budują ule, aby pszczoły mogły w nich mieszkać. Do budowy drewnianego ula potrzebne są między innymi deski, styropian, płyty oraz narzędzia. Ramka, na której pszczoły budują plastry miodu, zbudowana jest z desek, drutu i węzy. Ważne jest, aby w okolicach uli było jak najwięcej różnych roślin miododajnych. Możesz posadzić je w swoim ogrodzie lub na balkonie. Hoduj takie, które kwitną w różnych miesiącach roku. Wtedy zapylacze nie będą musiały się martwić o pożywienie. Śnieżyczka, przebiśniek, krokus wiosenny, podbiał, smagliczka skalna, mniszek lekarski, mak wschodni, haber bławatek, koniczyna biała, mięta, wrzos. Ulu, każda pszczoła ma swoje zadanie. Jest królowa, która składa jaja. Truteń, którego zadaniem jest unasiennienie królowej. Są też robotnice, które w zależności od wieku pełnią różne role. Robotnice opiekunki zajmują się karmieniem larw. Pszczoły zbieraczki zbierają nektar i pyłek z kwiatów oraz spać z drzew, z których potem powstanie miód. Kiedy uzbierają wystarczającą ilość, wracają do ula i tańcem pszczelim komunikują innym pszczołom, gdzie mogą szukać pożytku. W zależności od rodzaju pożytku powstają różne miody, np. gryczany, lipowy czy akacjowy. Są też robotnice, które budują plastra. Robotnice strażniczki pilnują bezpieczeństwa ula. Ule są często atakowane przez osy i szerszenie. Osy potrafią ukraść miód, nektar i larwy. Szerszenie jedzą larwy pszczele oraz dorosłe robotnice. Uff, tym razem się udało. Podczas lotu godowego, który odbywa się na trutowisku, pszczoła matka wabi trutnię swoim specyficznym zapachem. Truteń dostarcza nasienie i umiera. W specjalnie przygotowanych plastrach matka pszczela składa jajeczka. Królowa decyduje, z których wyklują się trutnie, a z których robotnice. Z larw wykluje się kolejne pokolenie robotnic i trutniów oraz nowa królowa. Aby zebrać miód, pszczelarze używają podkurzaczy. Podkurzacz produkuje gęsty, ale łagodny i zimny dym, który powoduje uspokojenie pszczół i ich przeniesienie się do wyższych części gniazda. Dzięki temu nie atakują i nie są agresywne w momencie, gdy pszczelarz zabiera od nich miód. Kiedy plaster jest gotowy, pszczelarz wyjmuje go z ula, odrywa warstwę wosku i pozyskuje miód, wkładając ramkę do wirówki. Miód ma niezwykłe właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne. Jest bogaty w aminokwasy, witaminy z grupy B
oraz mnóstwo minerałów, takich jak miedź, żelazo, wapń, magnez, mangan, potas, sód i cynk, fosfor. Dziś jest piękna pogoda. Tashi wybiera się na wycieczkę do lasu. Ciekawe, kogo tam spotka. Ho, ho! Zabrałeś ze sobą lornetkę. To tam widzisz? Wow, to jest łoś. Ale ma piękne poroże. I śmieszną brodę. Ale mnie wystraszyłeś. Co tam jest? To sowa. Niektóre sowy śpią w dzień i w nocy polują. Jaka śliczna sarenka. Pomachaj do nas ogonkiem. Tishy chyba się zmęczył tym spacerem po lesie. Ojojoj, co się dzieje? Orzechy lecą z nieba. To wywóreczka. Na co tam patrzysz? Jakiś rudy ogon. Co to może być? No tak, to przecież lis. Czy wiedziesz, że lisy świetnie pływają? I potrafią kopać nory. Zbliża się już jesień, a z drzew zaczynają opadać kolorowe liście. A kuku, witaj jeżu. Nieźle mnie wystraszyłeś. Czy wiecie, że jeży najbardziej lubią jeść ślimaki, jaszczurki czy żaby, a nie jabłka? Co tam znów wypatrzyłeś? Ale cudny! To jest ryś. Bardzo mało ich zostało na wolności, dlatego są pod ochroną. Mają na uszach śmieszne pędzelki. Tashi, Tashi, tam jest dzik. Poczekaj. Ale tu żołędzi. Ja lubię robić z mamą żołędziowe ludziki, a dziki lubią je jeść. Gdzie tak biegniesz? Ale ogromne zwierzę. Spróbuj mu pomachać. To przecież żubr. Nie zrobi ci nic złego. Taki żubr może ważyć nawet 900 kg. To była cudowna przygoda. Spotkaliśmy wiele zwierząt. Pamiętajcie, że w lesie powinno zachowywać się cicho. Nie wolno śmiecić, straszyć zwierząt, niszczyć roślin i rozpalać ogniska. Cześć, Tishy. Co tam masz? O, czerwone jabłko. Czyje to łapki? Hej, Tashi. Widzę, że masz ochotę na gruszkę. Jest żółta i słodka. Smacznego. A kuku? To ty, Ubaki. Widzę, że masz ochotę na winogrona. Też je bardzo lubię. Wow! Hej, małpko, co tam trzymasz w łapce? No tak, to przecież banan. Jaki fajny spadochron. Co masz w łapkach? To śliwka, tylko nie połknij pestki. Co masz w tej torbie, Ubaki? Miałam piękna czerwona truskawka. Dasz mi posmakować? Ale ty jesteś silny. Sam dałeś radę przewieźć takiego dużego ananasa. Hej, ptaszku. Gdzie znalazłeś takie duże czereśnie? Może mi pokażesz? Ubaki, widzę, że byłeś w lesie pozrywać jagody. Uzbierałeś cały koszyk. Super! Chyba miałeś wielką ochotę na maliny. Maliny są pyszne. Witaj, Jubaki. Ale masz świetny czerwony traktor. Dzisiaj jedziemy obejrzeć zwierzęta, które żyją w gospodarstwach. Ho, ho, oto i kura. Kury lubią jeść niektóre warzywa i zioła. Kury znoszą jajka, z których wylęgają się pisklęta. O, jest i kogut. Koguty są większe i bardziej kolorowe od kur.
i mają duże pióra na ogonie. No i lubią piec wcześniej rano. A to jest świnka. Świnki są bardzo mądre i lubią się bawić. Też bym chętnie poskakała w tym błotku. A to kto? To jest krowa. Czy wiecie, że krowy codziennie przez 8 godzin jedzą? Ciekawe, czy im się to nie nudzi. Mamy i kozę. Kozy mają śmieszną brodę i rogi. I bardzo, bardzo lubią skakać. Dokąd tak szybko biegniesz, koniku? Hej, jubaki! Chyba ktoś cię wyprzedził. Konie umieją bardzo szybko biegać. A to jest osiołek. Coś masz na nosie, osiołku. Osły wydają śmieszne dźwięki i mają duże uszy. Jubaki jakiś dzisiaj zamyślony. A pod mostem kąpie się kaczka. Ciekawe, jaka jest dziś woda. Kaczki umieją latać, pływać i biegać. Też bym tak chciała. Jest i zielona żabka. A może to zaczarowane książę? Żaby bardzo lubią zjadać owady. Ubaki, widzę, że masz dziś dużo pracy. A za ścianem schowała się owieczka. Z owczej wełny można uszyć ciepłe skarpety. A wiecie, jaki odgłos wydaje owieczka? A wszystkich zwierząt i gospodarstwa pilnuje piesek. Psy mają bardzo dobry słuch i świetny węch. Ale słodki z ciebie, piesek. No i musi też być kotek. Koty też pilnują porządku w gospodarstwie i polują na gryzonie. Miał, miał, coś ty kotku chciał? Jedzie pociąg. Jedzie kolorowy, pełen cudnych zwierząt. Całkiem chyba nowy. W pierwszym wagonie jeden słoń jedzie. Piękny, ogromny, jak londyńskie wieże. W drugim wagonie dwa śmieszne misie. Ciekawe, co zjadły na obiad dzisiaj. W trzecim wagonie trzy słodkie kotki. Takie malusie, pewnie pieszczoszki. W czwartym wagonie rodzina owiec. Ile ich jest? Może ty mi powiedz? W kolejnym wagonie pięć strusiów jedzie. Trochę ściśnięte, jak w puszce śledzie. W szóstym szympansy. Sześć ich siedzi w rzędzie. Może pomachają? Wesoło nam będzie. W następnym siedem świnek morskich znajdziecie. Takich słodkich świnek nie ma nigdzie na świecie. W ósmym wagonie całe 8 kurek, zebranych z różnych 8 podwórek. W dziewiątym siedzą same króliczki. Było im zimno, ubrały szaliczki. A na ostatnim, dziesiątym wagonie miejsce zajęły malutkie gryzonie. 10 myszek zamyka tą wycieczkę. Szerokiej podróży życzę im troszeczkę. Cześć, witajcie! Dzisiaj opowiemy wam, czym można przewozić ludzi, zwierzęta czy towary. Ten pojazd na pewno znacie. To szkolny autobus. Ubaki zawozi swoich pasażerów do szkoły i z powrotem. Tu mamy kaczkę jadącą na motorze. Motory mają tylko dwa kółka, aż dziwne, że się nie przewracają. O, a tam w dali widać statek. Wiecie, dlaczego nie tonie? Bo część statku wypełniona jest powietrzem. Chciałabym kiedyś popłynąć w rejs statkiem. Oby tylko nie było wtedy sztormu. A co to? To peryskop. To takie urządzenie, dzięki któremu z łodzi podwodnej można obserwować, co dzieje się na powierzchni wody. Są też Ubaki i Tish. Cześć chłopaki, to musi być niesamowite, tak móc pływać pod wodą przez tyle czasu. Jest też pociąg.
Pociągi dawno temu były ciągnięte przez ludzi lub zwierzęta. A teraz wiecie, z jaką prędkością jeździ najszybszy pociąg na świecie? 600 km na godzinę. To naprawdę szybko. Cześć, Tashi. Dokąd się wybierasz? Masz niezłe auto. Auta jeżdżą, kiedy nalejemy do nich ropę, olej lub gaz. Ale najbardziej przyjazne dla środowiska są te na prąd. Wiecie, że można ładować je prawie tak samo jak telefon? A ten pojazd poznajecie? Tak, to helikopter. Helikoptery lub inaczej śmigłowce używane są często przez szpitale, kiedy jest wypadek. To właśnie helikopterem można dostać się na miejsce najszybciej. A to jest awionetka, czyli mały samolot turystyczny. Takie awionetki można czasem zobaczyć na niebie, jak ciągną za sobą szybowce. No i na koniec mamy balon. Balonów używa się też do mierzenia temperatury, ale można też polecieć balonem jako pasażer. Ciekawe, jak to jest oglądać świat z góry. Pa, pa, krówko! Hej, czy wiecie, co dziś będą robić Tishy, Tashy i Jubaki? Tak! Będą gotować zupę. Woda w garnku już jest. A teraz dodamy warzywa. Tishy, co tam masz? Cebulę! Czasem przy krojeniu cebuli można się popłakać, a jak jest się przeziębionym, to można zrobić i wypić syrop z cebuli. A ty co tam masz, Ubaki? To pietruszka. Możemy jeść korzeń pietruszki, czyli tą białą część, i natkę, czyli tą zieloną, która zawiera bardzo dużo witaminy C. Można też posypać nią zupę po wylaniu na talerze. Wiecie, co to jest? Tak, to czerwony pomidor. Pomidory rosną na krzaczkach. Zawierają bardzo dużo potasu. To taki pierwiastek, który potrzebny jest nam do życia. Marchewka! Marchewki rosną w ziemi. W marchewce najwięcej jest beta-karotenu, który wspomaga nasz wzrok, serce i skórę. Czy wiesz, że są też marchewki żółte, czerwone, a nawet czarne? Wow, ale piękna dynia. Są dynie jadalne i ozdobne. Są źródłem ogromnych ilości witamin A i C. Dzięki witaminie C jesteśmy między innymi bardziej odporni na choroby, a witamina A dba o nasze oczy. Czy wiesz, ile ważyła największa dynia wyhodowana na konkurs hodowców dyń? 630 kg. A Ubaki ma czosnek. Słyszałam, że powinno się zjadać ząbek czosnku dziennie, bo ma tak dużo witamin. Tylko potem śmierdzi z buzi. Nie wiem, czy wiecie, ale czosnkiem leczono ludzi już w starożytnym Egipcie. A to warzywo poznajecie? To papryka. Ma wiele kolorów. Może być zielona, żółta, pomarańczowa, czerwona. Ja najbardziej lubię czerwoną. A ty? Sproszkowaną paprykę można używać jako przyprawy. A Ubaki ma też paprykę, ale to papryka pepperoni. Jest bardziej ostra. Może być czerwona albo zielona. Ona też ma mnóstwo witamin i minerałów, które są nam potrzebne, żeby być zdrowym. Ciekawe, co zawarzyło szykuje Tishy. To jest kalafior. Najlepiej gotować go tylko 3-4 minuty. Świetnie smakuje też na surowo. No i to chlub do wody. A tu mamy brokuł. Wiem, że dzieci nie przepadają za jego smakiem, ale warto go jeść, bo to jedno z najzdrowszych warzyw na świecie. Ciach, ciach, ciach. Brokuł ląduje w garnku. Niam, buraczek. Uwielbiam barszczyk. A wy? Moja babcia robi najlepszy barszcz na świecie. A wiecie, że buraki zawierają bardzo dużo żelaza, które jest bardzo potrzebne do produkcji krwi? A kto wie, co to za warzywo? Tak, to ogórek. Czy wiecie, że ogórek składa się z prawie samej wody? Dlatego dobrze gasi pragnienie, gdy jest gorąco.
Moja mama czasem kładzie plastrogórkę na oczy. Śmiesznie wtedy wygląda. To podobno rozświetla skórę czy coś. A to jest bakłażan, albo inaczej oberżyna. Trudne nazwy. To warzywo pochodzi z Afryki. Zawiera bardzo dużo potasu, wapnia i magnezu. Ma piękny fioletowy kolor. Groszek! Uwielbiam groszek. Bardzo lubię wyciągać ze środka te małe, słodkie kuleczki. A ty? Z zielonego groszku można ugotować pyszną zupę krem. Teraz wystarczy zupę ugotować i przyprawić, a potem zjeść. Smacznego!